Chcemy po raz pierwszy po 1989 roku zaproponować na ministra finansów nie księgowego, nie makroekonomistę, nie kolejnego profesora, ale właśnie człowieka, który ma pewną wizję gospodarczą, który podporządkuje politykę makroekonomiczną pod koncepcję gospodarczą. A nie tak jak dzisiaj, kiedy właśnie czy prywatyzacja energetyki, czy takie czy inne działania, prywatyzacja tego czy innego sektora jest podyktowana oczekiwaniami księgowego, który ma zrównoważyć budżet. Te 20 lat prowadzenia polityki właśnie, kiedy minister finansów dominuje nad ministrem gospodarki, doprowadziły nas do takiego stanu, w którym się dzisiaj znajdujemy. Mamy odwagę i chcemy zaproponować zmianę reguły po tych 20 latach. Właśnie wizja gospodarcza i makroekonomia podporządkowana właśnie pod gospodarkę, a nie odwrotnie, jak to miało miejsce w ostatnich 20 latach. 13 sekund panu zostało. Zapewniam, że u nas minister finansów nie będzie dominował nad ministrem gospodarki, bo ministra gospodarki po prostu nie będzie. A minister finansów będzie zajmował się tym samym państwa, który, jak powiedziałem, nie będzie miał nic wspólnego z gospodarką, w związku z czym nie będzie się mógł do niej w ogóle wtrącić. I to jest bardzo proste. Ale powiedzmy, jakie chce mieć państwo? Bardzo tanie, jak mówiłem. Państwo, w którym będzie urzędników, może się nie śmiać, około 500. Jak byłem gościem prezydenta Reagana, to mi pokazywali, że wszyscy urzędnicy lat temu 120 mieścili się w Main Executive Building. Było tam 300. Dzisiaj powiedziano, są komputery, powinno być 150, a jest 1,5 miliona. I trzeba wrócić do tamtych czasów. Nie ma potrzeby, żeby urzędnicy rządzili wszystkim. To wszystko zlikwidujemy. Całkowicie. Jeżeli oczywiście będziemy mogli. Liczymy się z całkowitą likwidacją podatków najbardziej dokuczliwych. Podatków PIT-u i CIT-u, czyli podatku dochodowego. Podatek dochodowy trzeba zlikwidować, bo to jest bardzo absurdalne. Trzeba zlikwidować podatek od... To były pańskie oklaski. Tutaj panu chodziło o oklaski przy konkurenta. Jak kończy... Klaszcie. Jak kończy nie pan Janusz Palikot, to pan czeka. I odwrotnie. A jeżeli panu klaszczą, niestety. Dobra. Pozostaje nam 4 minuty i 13 sekund. 13 sekund do wykorzystania przez pana Janusza. Panie proszę, pytanie, czy jest pan za opodatkowaniem kościoła? Nie rozumiem. Każdy mężczyzna był opodatkowany, jest w kościół księża również. A dzisiaj nie są. Ale są. Nie, bo są zawodnicy sobie samochody. Ale u nas by nie było podatku dochodowego w ogóle, w związku z tym nie było tego problemu. Ale nie było tego podatku dochodowego. Mówię także o akcji jednocyzowych samochodów, których tyle dzisiaj nie płaci o niepłaceniu koncesji. Jest pan pewien, że jeżeli ksiądz kupuje samochód, to nie płaci podatku? Na za radio czy telewizję. To jest prawda? No, niestety tak jest. Jeżeli ksiądz kupuje samochód, to nie płaci podatku. Nawet kilku księży siedzi za to w więzieniu. Zahandlowanie luksusowymi samochodami nie na potrzeby kościoła, tylko kupują to niby na potrzeby kościoła, potem sprzedają to na wolny rynek, ponieważ jest w ustawach tak, że jeżeli coś kupujesz na potrzeby kościoła, to nie płacisz podatku, akcyzy itd., itd. Z tym właśnie chcemy skończyć. Nie może tak być, żeby tego typu podatki były dla niektórych, a nie dla wszystkich. Ale to nie ma żadnego znaczenia dla regulaminu. Okazuje się, że ma. Teraz my wydajemy na... Proszę Państwa, wydajemy na Kościół po kilkanaście miliardów rocznie, a w Komisji Majątkowej przekazaliśmy Kościołowi 64 miliardy, licząc po najniższych cenach. To jest tyle, co wynosi dwuletni nasz deficyt finansów publicznych, czyli gigantyczne pieniądze. Proszę mi nie mówić, że sytuacja Kościoła wyjątkowo uprzywilejowana, jeżeli chodzi o dotacje, ulgi podatkowe, nie pobieranie różnego rodzaju świadczeń. Ja już nie mówię o czymś takim, że ksiądz nawet za pochowanie na cmentarzu, czy za różne inne typowe, podstawowe czynności pobiera po 1000, 2 czy po 3000, za które oczywiście nie płaci żadnych. Ale to jest runda 9, finanse publiczne, w 10 są państwo kolejne. No, to jest oddzielna sprawa. Teraz mówimy o tym, że właśnie te 60 miliardów ma ogromne znaczenie. Ja bym tego nie bagatelizował. To roczne dotacje na poziomie kilku miliardów mają ogromne znaczenie. Chciałbym mieć jako minister finansów czy minister gospodarki do dyspozycji pieniędzy, które państwo polskie przekazuje kościołowi. Teraz, jeśli chodzi o system podatkowy, rzeczywiście tych różnic wielkich nie ma. Ja też jestem za tym, żeby ograniczać podatki dochodowe, a zwiększać podatki te pośrednie z tytułu podatku VAT-owskiego, bo to właśnie są podatki łatwiejsze w ściąganiu. Jednak nie podatki z punktu widzenia makroekonomicznego są dzisiaj najważniejsze. To nie w tym tkwi problem. Problem właśnie tkwi w nadmiernym fiskalizmie, czyli właśnie sposobie funkcjonowania polskiego państwa, a nie w samym systemie podatkowym. I tutaj trzeba przywrócić na wielu poziomach, od oczywiście uwolnienia gospodarki od biurokracji, od właśnie wreszcie
plus 13 sekund, które miał pan z oświadczenia. Panu zostało minutę 24. Ja tam się nie znam, ile państwo daje Kościołowi. Ja jestem przekonany, że nie więcej niż miliard. Ale to liczby nie mają żadnego znaczenia. Liczby nie mają żadnego znaczenia. Chodzi o to? Nie. Bo 4 miliardy to są sumy, które państwo dało przez te wszystkie lata oddało rzeczy. Otóż ja wiem natomiast, że problem polega nie na tym, że państwo dało Kościołowi, tylko że państwo nie oddało prywatnym właścicielom innym. Oddało tylko Kościołowi, a nie oddało innym prywatnym właścicielom. A należało oddać wszystkim prywatnym właścicielom. I to jest sprawa podstawowa. Dobrze, że oddaję, bo jak pan wie, do państwowych budynków my dopłacamy. Jeżeli stoi sobie budynek w Warszawie, to dopłacamy. Jak komukolwiek oddamy, to natomiast przestajemy dopłacać, to jest dla nas zysk dla państwa, a nie strata. Co więcej, właściciel na ogół płaci jakieś tam podatki. Nawet Kościół chyba jakieś podatki płaci. Z tego wynika, że to jest czysty zysk, a nie strata z całą absolutną pewnością. Ale powtarzam, to nie jest sprawa istotna. Istotne jest, będziemy mówili następnie ludzie o Kościele. Natomiast z całą pewnością należy radykalnie zmniejszyć podatki. Mówimy o 7-krotnym zmniejszeniu podatków. Podatki chcemy zmniejszyć wydatki na wojsko i policję. Natomiast pozostałe wydatki trzeba praktycznie zlikwidować. Minimalne podatki na administrację, jakaś tam administracja oczywiście być nie musi. Pamiętajcie państwo, każda złotówka do skarbu państwa to jest 40 groszy straty. Bo żeby rząd mógł dać komuś 100 zł, to musi zabrać 140.